Opowiedz nam historię. Opowiem wam historię o Mikołaju Koperniku. Tak, tak, to ten sławny, który wstrzymał słońce, ruszył ziemię. To jakiś Iron Man z supermocami musiał być, proszę pani! A nie, on to zrobił głową i swoją wytrwałą pracą. Ojej, może to brzmi nudno, ale Mikołaj miał super ciekawe życie i wcale nie chodził do pracy jako astronom. Zacznijmy jednak od początku. Mikołajek urodził się w XV wieku. O rany, ale co to znaczy? Kojarzycie tych krzyżaków przebrzydłych, co nam do kraju weszli? Nawet jak nie znacie ich całej historii, to pewnie wiecie, że to były czasy rycerzy, zamków i królów. I jeszcze królowych, proszę pani. No tak, i królowych też. Nasz Mikuś urodził się, gdy w naszym kraju rządził Kazio Jagiellończyk, któremu udało się przegonić właśnie tych krzyżaków przebrzydłych. I to właśnie z miasta, w którym urodził się Mikołaj, z Torunia. To była taka długaśna, bo aż 13-letnia wojna pomiędzy Rzeczpospolitą, czyli naszym krajem, a krzyżakami. I to bogaci kupcy z takich miast jak Gdańsk, Toruń zaprosili naszego Kazika do prowadzenia tej wojny, żeby polski król pomógł krzyżaków przegonić z ich miast i żeby te miasta zostały przyłączone do Polski. Opowiadałam o tym w opowieści pod tytułem Wojna 13-letnia, a tutaj tyle o tym nawijam, bowiem dziadek i tata Mikołaja to byli właśnie ci bogaci kupcy. No, nie tylko oni dwaj, było ich więcej, którzy pomagali polskiemu królowi w tej wojnie z krzyżakami i udało się. Krzyżacy zostali przegonieni. A Polska dostała dla siebie kawał ziemi z bogatymi miastami i z dostępem do morza. Dlatego Mikołaj urodził się w Toruniu, który był już polskim miastem. 7 lat po zakończeniu tej wojny przyszedł na świat nasz Mikołaj. Był najmłodszy z czwórki rodzeństwa. Miał 2 siostry i brata, a jego tata to miał na imię Mikołaj, a mama to była Basia. Tata to podobno ze wsi Koperniki, stąd nazwisko się wzięło. Mikołaj chodził do szkoły, bawił się w ruinach zamku krzyżackiego, który Torunianie rozebrali, żeby nie przypominał im krzyżaków przebrzydłych. Choć podobno zostawili wieżę, w której była toaleta, że niby dlatego, żeby pokazać krzyżakom, że tylko kibelek po nich został w Toruniu. Niestety, tata Mikołaja umarł w czasie tak zwanej zarazy po naszemu pandemii. Mama Mikołaja została sama z czwórką dzieci. To zawsze jest niefajnie, wiadomo, ale wtedy to kobiety nie pracowały, więc zupełny dramat dla rodziny, bieda. Proszę pani, chodzi o to, że nie zarabiały pieniędzy, bo przecież pracowały, roboty miały po kokardę, nie było zmywarek, pralek, a facet to przecież nie podszedł nawet do bali. Na szczęście rodziną zajął się brat mamy Mikołaja, czyli jego wujek Łukasz. Był biskupem, a to oznaczało wtedy, że był bogaty. I dzięki temu Mikołaj mógł iść na studia. Hurra! Co za szczęście! Bo jakby bogaty wujek nie dał pieniędzy wtedy, to może nie byłoby sławnego Mikołaja Kopernika. Nasz Mikuś pojechał na studia, gdy miał 18 lat, razem z bratem Andrzejem. Wtedy w Polsce była tylko jedna wyższa uczelnia w Krakowie i nazywała się Akademia Krakowska. Dziś to jest Uniwersytet Jagielloński. I zachował się zapis, że Mikołaj i Andrzej zapłacili za całe studia z góry. To się rzadko wtedy zdarzało, ech te!
ten bogaty wujaszek. Mikołaj wtedy zaczął się interesować już na pewno niebem, gwiazdami, księżycem i słońcem, czyli po naukowemu astronomią. I możliwe, że wówczas Mikołaj zaczął podejrzewać, że to, co od 1000 lat głoszą ludzie na temat Słońca, Ziemi i planet, jest nieprawdą. A duży wpływ na te podejrzenia miał pewien profesor z Akademii Krakowskiej. Wojciech Zbrudzewa. Panie Mikołaju, pan daleko zajdzie, pan zadaje dobre pytania. Ja już pana więcej niczego nie nauczę. Musi pan iść swoją drogą, musi pan iść w świat, zobaczyć inne niebo niż to nad Krakowem. Panie profesorze, co też pan mówi? To pan mnie naprowadził, zafascynował tematem. Ja bym nigdy sam nie ośmielił się myśleć, że to nie Ziemia jest w środku. Tak, tak, myślę, że Ptolemeusz się ostro pomylił w tych swoich obliczeniach. Rąbnął się chłopak, wiele tu się nie zgadza. I to 1400 lat temu to wymyślił, a my się wciąż trzymamy jego teorii karuzeli, że niby Ziemia po środeczku nieruchomo, a wokół jak na karuzeli Słońce, Księżyc i inne planety. Bzdura! Mikołaju, ty musisz znaleźć dowód, że tak nie jest. Ty musisz się dowiedzieć, jak jest naprawdę w tym kosmosie. Dobrze, panie profesorze, postaram się. Mnie to się widzi, że ten Grek, Arystach, co żył jeszcze długo przed narodzinami Chrystusa, to miał rację, że to słońce jest w środeczku, ale jemu nie uwierzyli, to dlaczego mnie mają uwierzyć? Bądź odważny, Mikołaju, musisz nabrać śmiałości. Wierzę, że tak się stanie, jakem Wojciech Zbrudzewa. Tak, podobno Mikołaj Kopernik był nieśmiały. I rzeczywiście był taki Grek jeszcze w czasach starożytnych, który twierdził, że Słońce jest w środku, ale tego nie udowodnił. Tymczasem wujek Łukasz wymyślił, że Mikołaj zostanie biskupem, tak jak on. No to załatwił mu pracę w kościele, żeby krok po kroku piął się Mikuś do góry i tym biskupem został. Na początku miał Mikołaj pomagać wujkowi i zarządzać ziemiami należącymi do kościoła. No, miał być takim menadżerem kościelnym. Ale żeby Mikołaj mógł mieć tę pracę, to musiał zostać kanonikiem. To jest taki ktoś, kto nie jest księdzem, ale prawie. Czyli taki urzędnik kościelny, który nie może mieć żony, pracuje dla kościoła i jak chce, to potem może zostać księdzem. I Mikołaj dostał od kościoła pieniądze na studia, tym razem zagraniczne, we Włoszech. To wtedy był kraj najważniejszy w sprawie sztuki i nauki i pojechał nasz Mikuś do Bolonii na uniwersytet studiować prawo kościelne. Andrzej, brat, też z nim pojechał. Chłopaki się trzymały razem. I tam, w Bolonii, mimo że już nie studiował astronomii, tylko to prawo, wciąż głowę zadzierał w kierunku gwiazd i znów spotkał tam kogoś, kto podtrzymywał tę jego ciekawość i miłość do kosmosu. Dominika Navarre, który był profesorem i najpierw Mikołaj to był jego uczniem, a potem to już razem sobie jak równy z równym gadali o tych gwiazdeczkach swoich umiłowanych. Oni na nie ciała niebieskie mówili.
I pan Dominik, tak jak Wojtek z Brudzewa, mówił, że coś ten Ptolemeusz pomieszał w tej swojej karuzeli i może rozmawiali o tym, że to słońce powinno być w środeczku, a nie Ziemia? To się nazywa układ heliocentryczny, bo helios to słońce po grecku, czyli że ono jest w centrum wszechświata. Ale wróćmy do studiów Mikołaja. Mimo że kochał te gwiazdeczki coraz bardziej, cały czas je obserwował, kombinował, jakie by tu przyrządy zrobić, to musiał skończyć studia prawnicze. Tak chciał ten wujaszek. W pewnym momencie skończyły się Mikołajowi pieniądze. No długo studiował, może dlatego, że tak tę głowę w niebo zadzierał. I gdy wrócił do Polski, do tego kościoła, gdzie był kanonikiem na Warmii, to się musiał ostro tłumaczyć. Panie Mikołaju z Torunia, no co pan siedzi w tej Italii tyle czasu i dyplomu nie ma, studia nieskończone, no jak to tak? No, potrzebuję jeszcze parę lat, żeby dobrze zgłębić wszystkie meandry prawa. Mea co? Czyli, że mamy dać znowu pieniądze na tę Italię, he? Byłbym niezmiernie wdzięczny. Coś mnie łupie w kolanie. No dobra, to może by pan tam wrócił, dyplom z prawa zrobił, ale jeszcze może by pan medycynę dorzucił do tego studiowania, jeśli pan taki zdolny jak pana wujaszek mówi, bo ja i koledzy co i raz nie domagamy, a to w kościach łupia, to serce skacze nie jak trzeba, a lekarzy jak na lekarstwo. I wrócił Mikołaj do Włoch. Tym razem studiował medycynę w Padwie. I co ciekawe, dyplom z prawa zrobił, ale z medycyny nie. Tak samo nie ma papierka, że tę Akademię Krakowską ukończył. Więc nasz Mikuś studiował w sumie 12 lat na 3 uczelniach wybitnych. A dyplom miał tylko z prawa. Wrócił do Polski, gdy miał 30 lat i zaczął pracować i zarabiać w wielu zawodach, tylko nie w astronomii. Swoje ukochane gwiazdy obserwował po godzinach pracy. No wiecie, w ramach czasu wolnego. Najpierw pracował u wujka w Lizbarku Warmińskim. W ogóle to on już się związał z Warmią na resztę swojego życia. Więc to ciekawe jest, że tak Toruń kojarzy się z Kopernikiem, w którym Mikołaj spędził tylko pierwsze 18 lat życia. A w sumie żył 70. To przyjrzyjmy się, czym zajmował się nasz bohater, jak nie patrzył w niebo. Najpierw pomagał wujkowi, był jego lekarzem, prowadził jego sprawy jako biskupa. Pracował więc jako lekarz, mimo że dyplomu nie miał. I nie tylko wujka leczył. Gdybyście spotkali ludzi, którzy wtedy żyli w okolicy i zapytali o Mikołaja Kopernika, to by wam powiedzieli: a tak, znamy, to świetny medyk. Wielu uratował, krwi pijawkami upuszczał mojej siostrze w zeszły czwartek. Mikołaj jako lekarz super lekarstwa wymyślał i sam je robił, bo wtedy z aptekami to jeszcze kiepsko było. W pewnym momencie wujek Łukasz i Mikołaj się pokłócili. Chyba o to, że Mikołaj nie chciał takiej kariery, jaką wymarzył sobie dla niego wujo. Nie chciał być księdzem, a potem biskupem. Musiał Mikołaj mieć wielki dylemat. Jak to? Odmówić człowiekowi, dzięki któremu mogłem poznać świat nauki, mogłem pojechać za granicę, poznać tylu wspaniałych ludzi, być w Rzymie?
A, bo jeszcze zapomniałam powiedzieć, że Mikołaj prowadził wykłady w Rzymie na temat tego swojego kosmosu, albo raczej matematyki i kosmosu. To było jeszcze w drodze z tych studiów do Polski. Sobie Mikuś posiedział w Wiecznym Mieście. Tak się mówi na Rzym. Wiecznym, niewiecznym. No tak powiedziałam. Mikołaj zatem rozstał się z wujem i zaczął pracować we Fromborku jako taki menadżer, czyli zarządzał majątkiem kościoła, czyli na przykład pilnował, żeby ludzie się tam odpowiednio osiedlali, dostawali ziemię do uprawy. Często jeździł w teren i przejmował się bardzo biednymi ludźmi. Zauważył, że chleb jest za drogi i ustalił taką cenę, żeby było fair, czyli sprawiedliwie. Mikołaj w ogóle był dobry z tak zwanej ekonomii, czyli wiecie, jak sprzedawać, kupować, jak pieniądzem obracać. Spostrzegawczy i bystry był w każdej dziedzinie, której się dotknął. I nawet napisał pracę naukową o sposobie bicia monety. I tam są zasady, które są aktualne do dziś. My jednak zostawmy świecące pieniądze i wróćmy do świecących gwiazd. Oglądał je wciąż po godzinach pracy. Sam zbudował sobie przyrządy do obserwacji. Tam, we Fromborku, zrobił swoje obserwatorium, ale nie gdzieś na wieży wysoko, tylko w ogródku. Kazał mini murek pobudować wokół, żeby mu nie wiało za bardzo i tych jego przyrządów nie poprzewracało. I może, żeby mu tam kury albo gęsi jeszcze nie powchodziły, prawda? I oglądał niebo, ale wcale nie tylko nocą, ale właśnie w ciągu dnia patrzył, jak słońce świeci, jak się porusza na niebie. Ojej, powiedziałam porusza, przecież ono nieruchome, ale tak się wydaje i tak się mówi. I jeszcze coś. Mikołaj uwielbiał książki, a wtedy posiadanie książki to była trudna sprawa, mało ich było i drogie, a Mikołaj miał całkiem spory księgozbiór, jak na tamte czasy. Jeszcze nauczył się greckiego języka, bo okazało się, że dużo fajnych książek o kosmosie jest po grecku. Kiedy on to wszystko robił? No, internetu nie było, Netflixa, YouTube'a, to czasów brud. W pewnym momencie Kopernik napisał taką kilkunastostronicową pracę, ale nie wydał jej w żadnym wydawnictwie, tylko porozsyłał do różnych znajomych astronomów albo ważnych tego świata. Ta mini książeczka nazywa się Komentarzyk. I tam już było napisane, że to Słońce jest w środeczku nieruchome, a planety, w tym nasza Ziemia, krążą wokół. Tylko, że przez to, że ten komentarzyk nie był wydany, nie był nagłośniony, tylko był takim rękopisem, to wtedy jeszcze Mikołaj Kopernik nie ogłosił światu swojej wywrotowej teorii. I wszyscy opowiadacze się zastanawiają od setek lat, dlaczego jeszcze wtedy tego nie zrobił, a dopiero 30 lat później. Niektórzy mówią, że musiał swoje odkrycie i jego dowody dopracować, że był perfekcjonistą. Niektórzy mówią, że coś mu tam nieładnie te planety krążyły, że szukał jakiegoś błędu. A jeszcze inni mówią, że się bał kościoła, bo musicie wiedzieć, że ta heliocentryczna teoria była sprzeczna z tym, co mówił Kościół, Biblia. Chociaż sam Kościół wtedy właśnie też zaczynał się gubić w sprawie tych gwiazd, tego kosmosu, z którym związane jest liczenie czasu, czyli kalendarz. Kościół też chciał wtedy jakiegoś odkrycia.
Sobór Laterański 1512 roku, czyli obrady różnych ważnych biskupów tego świata, uważam za otwarty. Wielmożni, wielce szanowni biskupi, mamy problem, bowiem wiosna zaczyna nam się wcześniej niż pokazuje kalendarz. Kalendarz mówi, że jest zima, a tu już słońce tak grzeje, młode listki wykluwają się... A nie, to ptaszki się wykluwają. Listki, co robią listki? Może skupmy się, wasza świątobliwość, na istocie rzeczy. Właśnie najgorzej, że nie wiadomo, kiedy Wielkanoc robić. Wasza świątobliwość, a może by jakiś astronomów, naukowców poprosić, żeby policzyli jeszcze raz, bo to, co tamci zrobili 1500 lat temu, się nie zgadza. Mamy o 10 dni za dużo. Dobrze. To roześlijcie do różnych astronomów prośbę, żeby coś wymyślili, bo ja już nie mogę tych narzekań. Mikołaj Kopernik odpowiedział na wezwanie biskupów i opisał, jak to zrobić, żeby naprawić ten kalendarz. Niestety, jego odpowiedź nie zachowała się do dzisiejszych czasów. Gdzieś zaginęła. Ale podobno jego pomysł był dobry. Tymczasem, oprócz tego, że naszego Mikołaja wciąż bieżąca praca odciągała od ukochanej astronomii, to jeszcze mu się przydarzyła wojna z krzyżakami przebrzydłymi. Akurat był w Olsztynie, tam zarządzał ziemią, pilnował zamku, wciąż jako ten menadżer kościelny. Dzień dobry Państwu! Naszym dzisiejszym gościem w programie Jaka ta Polska wspaniała jest światowej sławy astronom Mikołaj Kopernik. Dzień dobry, tylko musimy się spieszyć, bo ja muszę jeszcze skoczyć zobaczyć to Centrum Naukowe Kopernika, jak już tu jestem dziś w Warszawie. Podobno tam fajnie jest, są różne przyrządy, no i planetarium. A tak, dobrze, panie Mikołaju, to ja mam takie pytanie. Czy pan się czuje Polakiem? Kim? No, Polakiem, bo widzi pan, przez setki lat trwały kłótnie między Polakami i Niemcami. Czy pan jest Polakiem, czy Niemcem? No bo pana rodzice to ze Śląska przybyli, a tam dużo Niemców. No i wszystkie pana pisma to są albo po łacinie, albo po niemiecku. Ale polski pan chyba znał, bo przecież rozmawiał pan po polsku z mieszczanami, z chłopami. O, jak sobie pani mój życiorys dobrze przyswoiła. No, wie pani, za moich czasów to nie mówiło się za bardzo, kto z jakiego narodu jest. Mówiło się, czyim poddanym się jest, jakiej ziemi się służy. Ja służyłem wiernie ziemi warmińskiej. Toruń, którym szczęśliwe dziecięce lata spędziłem, też miałem w sercu. Ja poddanym króla polskiego byłem. Moi rodzice mi już to wpoili, że my za koroną polską jesteśmy, a nie za krzyżakami. Tego zamku w Olsztynie pan tak bronił przed krzyżakami, czyli przed Niemcami właśnie. A tak, tak. Najpierw to mnie do negocjacji wyznaczyli, ale nie dało się dogadać i wojny uniknąć. Zaatakowali nas ci krzyżacy. Nawet list do króla polskiego pisałem z prośbą o pomoc, tyle że list krzyżacy przebrzydli, przejęli. Ale daliśmy radę obronić Olsztyn. Dobrych ludzi, dobrych żołnierzy miałem, bo ja tamto na wojnie się nie znam, ale naukowo do tego nieco podszedłem i się udało. Odeszli spod murów Olsztyna krzyżacy, choć prawie by się przez jedną bramę przedarli, popalili domy wokół. Ja nie lubię, jak ludziom się domy palą, nie lubię. Co za bohater! Panie Mikołaju, a czy pan zna historię tablicy na pana pomniku w Warszawie z czasów II wojny światowej? A nie znam. Pani chce opowiedzieć, tak? Tylko czy zdążę do tego Centrum Kopernika? To ja tak szybciutko.
Niemcy, hitlerowcy napadli na Polskę i zabrali jej wolność. I zaczęła się wtedy okropna niemiecka okupacja. Niemcy, żeby dokuczyć Polakom, na pana pomniku w Warszawie powiesili tablicę po niemiecku Mikołaj Kopernik astronom i tą tablicą zasłonili naszą, polską. I wtedy niesamowity bohater, Alek Dawidowski, on był z Szarych Szeregów, to taka podziemna organizacja harcerska, która walczyła właśnie z Niemcami, postanowił z okazji pana urodzin tę niemiecką tablicę zdjąć. Udało się pewnej zimowej, lutowej nocy. Alek zdjął niemiecką tablicę i następnego dnia warszawiacy mogli zobaczyć naszą, polską, na której było napisane Mikołajowi Kopernikowi rodacy. Ależ się wszyscy Polacy ucieszyli, a hitlerowcy byli wściekli. To ja nie wiedziałem, że taki ważny jestem tutaj. Ojej, zaczerwieniłem się po uszy. Co ciekawe, potem już po tej walce o Olsztyn, gdy zachorował kumpel szefa Krzyżaków, to ten szef wysłał po Mikołaja jako lekarza, żeby mu kumpla ratował. Mikołaj nie odmówił, bo dla niego leczenie ludzi było ważne. Podobno od biednych to pieniędzy nie brał. Wciąż jednak najważniejsze były dla niego gwiazdy i jego heliocentryczna teoria. Gdy był w Olsztynie, to też sobie obserwatorium zrobił. I to na zamku w Olsztynie. Można tam obejrzeć takie jego rysunki na ścianie, taką tablicę astronomiczną. Super! Prawda? Jedyny ślad z jego obserwacji. Mikołaj na tej ścianie zaznaczał miejsce światła słonecznego w danym dniu i o danej porze, ale wyobraźcie sobie, że łapał to światło słoneczne za pomocą takiego jakby lusterka. No wiecie, takie zajączki na ścianie robił. Patrzcie, on w ogóle nie poddawał się w szukaniu sposobów na udowodnienie swojej teorii. Był już jednak coraz starszy, miał ponad 60 lat. To jak na tamte czasy bardzo dużo, ludzie wtedy krócej żyli. Wciąż jednak Mikołaj nie ogłosił światu swojego rewolucyjnego odkrycia, a miał już wtedy wszystko spisane. I może to by się nigdy nie stało, gdyby nie pewien młody niemiecki matematyk, który przyjechał do Mikołaja, do Fromborka, z Wittenbergi, z Niemiec, nazywał się Jerzy Retyk. Gdy ten pan Retyk zrozumiał, jakie to genialne, jakie rewolucyjne odkrycie naszego Mikołaja K, to zaczął go namawiać, żeby pokazał światu swoje dzieło. Jeszcze mu w tym namawianiu pomagał jeden przyjaciel Mikołaja, który był biskupem chełmińskim. Siedzieli sobie pewnego lata w pewnym zameczku w Lubawie wśród lśniących jezior i dyskutowali. Lato 1539 roku, zamek w Lubawie, siedziba biskupa chełmińskiego Tiedemana Gisego. Szanowny panie Retyku, proszę spróbować tego szczupaka w sosie śmietanowym. Dziś rano jeszcze pluskał się w jeziorze. A nasza kucharka to mistrzyni w swojej dziedzinie. Jak nasz Mikołaj w swojej, nieprawdaż? I do tego te dziwne warzywa. Jakże one się nazywają? Pomidory. No właśnie. To nasza królowa Włoszka zrobiła na nie modę. O, tak. Byłem w Krakowie, widziałem piękną królową Bonę. No, jedrze pan, panie Retyk. Bo u mnie prawie jak na Wawelu. Szanowny biskupie, już próbuję, ale nie wiem, czy zdołam coś przełknąć. Tak się denerwuję. Gdzie ten nasz pan Mikołaj kochany się podziewa? Od rana go nie widziałem. Oj, jak go znam. To jak wczoraj pan zapytał o jeden rysuneczek, to pewnie teraz ślęczy nad poprawieniem go, żeby był zrozumiały. Niesamowite, panie Retyk, że pan tu został wysłany przez swój kościół, żeby zobaczyć, co za bzdury nasz Mikołaj wypisuje, powstrzymać go w razie co od ogłoszenia ich światu, a jest odwrotnie, pan się w Mikołaja dziele zakochał i jeść pan nie chce, tylko go namawia i namawia do publikacji, ale
Dobrze, żeś pan przyjechał, bo sam bym nie dał rady go przekonać. O, już jest. Mikołaju, czekamy na ciebie. My i Szczupak. Na świeżym powietrzu dziś jemy, boż taka pogoda cudna. Nie możesz opuszczać posiłków. Musisz mieć siłę. Gdy opublikujesz swoje dzieło, to przecież świat oszaleje z zachwytu, miejmy nadzieję. Tak, tak, już jestem. Wybaczcie spóźnienie, wybaczcie, moi drodzy. Tak sobie spacerowałem i myślałem, wciąż myślałem, nad tytułem. Czy aby dobry może zmienić? Panie Mikołaju, jest bardzo dobry, cudowny. De revolutionibus. Po polsku o obrotach. No to pan, panie Retyk, bardziej smakuje tytuł dzieła niż tego Szczupaka. Dzieło pana Mikołaja, De revolutionibus, czyli o obrotach, składało się z 6 ksiąg i tam wszystko z rysuneczkami było udowodnione, że to słońce jest w środku, a ziemia kręci się wokół niego, a także, że kręci się wokół własnej osi. I dzięki temu mamy dzień, noc, pory roku. I udało się! Pan matematyk przekonał naszego Mikołaja. Dzieło zostało wydane w Norymberdze, bo tam mieli super chruper drukarnię. I tutaj jest nieco dramatyczny koniec, bo nie wiadomo, czy Mikołaj zobaczył wydrukowane to swoje dzieło życia, bowiem dostał wylewu, czyli został sparaliżowany, stracił wzrok, pamięć, słuch. Miał już 70 lat i leżał w łóżku, gdy mu jego książkę włożono do rąk. Proszę pani, ale jak to? Już nie wyzdrowiał? Nie, niestety nie. Niedługo potem umarł. I wiadomo, czy zobaczył swoje dzieło wydrukowane? Nie wiadomo, ale ja mam nadzieję, że tak. Ja też mam taką nadzieję. I tutaj jeszcze powiem, że w tej księdze, którą wydawca nazwał O obrotach sfer niebieskich, jest błąd. No ale to często tak jest, że nauka idzie do przodu, że ktoś musi zacząć, żeby dalej odkrywał ktoś inny. Bowiem Mikołaj napisał, że planety krążą na orbitach, które są okręgami, a dopiero potem pewien pan Kepler odkrył, że one krążą na orbitach w kształcie elips. To był może ten błąd, który powstrzymywał Mikusia od wydania. Może to mu się nie zgadzało. No ale za czasów Mikołaja nie było jeszcze teleskopu, lunety. Mówiłam wam, jak sobie Mikuś sam te narzędzia konstruował w ogródku i na ścianie zamku rysował. I jeszcze, proszę pani, Mikołaj myślał, że słońce jest tak zupełnie nieruchome, a ono się obraca wokół własnej osi, czyli takie bączki robi w miejscu. Mówię to, jakby dzieci chciały dalej coś odkrywać, a nie po to, żeby Mikołajowi coś zarzucać przecież. I jeszcze wam powiem, że potem to się rozpętała niezła awanturka. W sumie dobrze, że już Mikołajek opuścił ten świat, bo Kościół jednak nie uznał tego odkrycia za prawdziwe. Nie pozwalał mówić, że tak jest naprawdę, tylko że może tak jest. I to zarówno Kościół katolicki, jak i protestancki. Książka Mikołajka była zakazana przez 200 lat. Naukowcy też nie wszyscy klaskali Mikołajowi. Też mówili niektórzy, że to nieprawda. Przecież jak ta ziemia może się kręcić, a my tego nie czujemy i z niej nie spadamy? Musiało minąć sporo czasu, zanim cały świat uznał heliocentryczną teorię Mikołaja Kopernika i uznał go za odkrywcę wszechczasów.
czasu. A co ciekawe, przez prawie 500 lat nie wiadomo było, gdzie Mikołaj Kopernik jest pochowany. Dopiero całkiem niedawno, podam datę, a co mi tam, w 2005 roku odkryto szczątki pana Mikołaja pod katedrą we Fromborku i na podstawie czaszki odtworzono, jak Mikołaj mógł wyglądać. No, taki starszy pan z wyraźnymi rysami, nieco groźny. Cały świat się tym ekscytował, tym, co się wydarzyło tu u nas w Polsce, więc chyba mogę powiedzieć: ech, panie Mikołajku, jesteśmy z pana dumni! Ojej, znów się zaczerwieniłem. To ja w imieniu Opowiedz Nam Historię chciałem powiedzieć dziękuję patronkom i patronom, że ta opowieść o mnie mogła powstać. Pani Asia zapisała mi takich oto najhojniejszych spośród was. Projekt Foka Paulina Anna Studniczka, Marcelina Kobelska, Klara i Gabriela Spust, Paweł Bogner, Tosia, Max, Adi i Misia Boroń, Tymek i Tobiasz Picheta, Basia i Michał Kurscy, Dominika Starczewska, Anna Szkotak, Martyna Miziniak-Kurzaj, Juliusz Glaser. Ty też możesz dołączyć do patronów.